Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już trzeci odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. No to zaczynamy jak zwykle i kolejne rady od pana Dobińskiego, za co mu znowu dziękuję. Chyba powinienem teraz pójść spać, ale walić to nie chce mi się iść spać. Pierwsza i najbliższa mi tu wskazówka to sakiewki z monetami w stodole. Powiedział mi, że jeszcze jest więcej tutaj sakiewek. Tego je przeszukamy dokładnie. Ale coś nie widzę, żeby tutaj jakoś były te sakiewki. O, jest druga. Włączę sobie jeszcze stoper tak na szybko. Dobra. No to możemy biec dalej. Mówiłeś, że będą jeszcze jakieś ze dwie sakiewki, ale nie wiem, o którą ci trzecią chodzi, dlatego ja już w stodole wszystko przeszukałem, jest pusto. Kolejną najbliższą mi wskazówką to będzie tunel koło Kawalorna, tam gdzie jest ognisko. Przejdziemy się tam jak najbardziej. Wiecie, no może trochę to będzie smętne, że jak będę ciągle łaził tam i z powrotem, ale przynajmniej będę miał pewność, że wszystko oblukałem, przeszukiwałem. O, kolejny. No chodź tu, chodź tu. Jep. Co? Jak mogłem po prostu zlamić to? Dobra, nieważne. Widzę kolejne stworzenia. Wilczki tym razem. To trzeba będzie rozwalić. Pięknie. Nie wiem, czemu ja tak chybiem. Nie rozumiem tego. Ale najważniejsze, że exp jest. Dobra. Czekam na następne krwiopijce. Marnie, marnie. Ale jest. Zabite. Zabite oczywiście. Idziemy teraz do tego Kawalorna. Ja bym sobie pochodnie zapalił, bo już jest wieczór. O, proszę. I z pochodnią się fajnie chodzi. Właśnie fajnie jest w rapcie, że mogę utrzymać dalej 60 FPS-ów, ale za to kurczę przy renderingu, znaczy przed renderingiem, rozmiar tego pliku nagrania waży kurczę chyba z 60 giga. To jest po prostu koszmar. Ale no, po renderingu to się po prostu zmiękcza do 800 mega na przykład, coś takiego. Ja w ogóle mam jeszcze punkty skilla, nie, zużyłem, ale za niedługo będę miał kolejny level. Dobra, czyli mówiłeś, że tutaj jest tunel, więc przejdziemy się do tego tunelu. Pochodnię mam zapaloną. O, tu jakieś roślinki mogę zebrać. Bardzo mi miło. O! Jakiś truposz. Ej, nie mogę F nacisnąć, jakie to głupie. Ale widzę truposza. I tutaj mamy jakiś zwój i skórzany mieszek. To tyle, ale no fajnie, fajnie. Tak to będę miał coraz lepsze EQ. Sakiewki będę otwierał tylko wtedy, kiedy naprawdę będzie trzeba monet. Kiedy na przykład zbankrutuję albo stracę wszystko, to zawsze będę miał zapasowe pieniądze. Dobra, i ostatnią wskazówką od ciebie, którą dostałem, to jest pirat. Tak, pirat, który sobie stoi przed farmą Lobarta, tam gdzie są schody. I powiedziałeś mi, że mogę, ale nie muszę sprzedawać, oddawać tego strój farmera. Tak, właśnie. Jak oddam, to dostanę za niego 50 sztuk złota. A jak nie oddam, no to nic nie będzie. Ale przecież powiedziałeś, że mam glade, więc mogę się spokojnie tam dostać. Dlatego też będziemy się już zbierać tamtego pirata. I do samego miasta, bo wiecie, już mam dosyć szwendania się po mieście. Znaczy po mieście, po tej całej wsi i tych lasach. Tutaj sobie mamy tego
O, masz jeszcze roślinkę. Kantar się zwie. Od niego właśnie dostałem ten Glade. Pochodnie opuściłem. Chcę podnieść pochodnie. Dobra. Wyczuwam zagrożenie. Ciul. No, chodź tu jeszcze. Chodź tu. No jaki żal. Dobra. Nie będę się teraz jeszcze uzdrawiał, bo to nie ma sensu. Mało mi zadają obrażeń. No to podchodzimy do samego pirata. Greg. Hej, ty! Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Wiesz co, mogę w sumie dorobić, bo jestem biedakiem, mogę od kogoś żebrać, ale popracować też mogę, dlatego Dlaczego nie? czemu nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem Nic dziwnego. zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej? Co? No wiesz co? Jeśli chodzi o strażników, Jeżeli tak? strażnicy Masz mogliby cię jakiś pomysł? puścić, to wiecie, mogę dać też matki, proszę. Powinni cię I wpuścić, stoję. jeśli założysz ten Super. strój rolnika. Tego mi właśnie trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego No głupka. tylko ta paska na oku. Doskonale. Trochę Dobrze się dziwnie. spisałeś. Czy Oto jak obiecana wygląda? O zapłata. kurde. Co? Nędzne 50 O, złotych monet? weź się Chyba zabił tu. żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Seriously? Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. Come on. I kto wie? Mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się. Obiecująco się zapowiada jak na tego kolesia. To jest definitywnie pirat, bo kurczę ma opaskę na oku, chustę i piracki kordelas. To już wszystko jest dowodem na to, że ten koleś jest piratem. Dobrze! W końcu po tych dwóch odcinkach możemy spokojnie do miasta się przejść. Stać! Ale A to dlaczego nie nie? wszystko. Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! Why? Dlaczego nie? O Już po kurde. twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne co ze sobą Aha. przynosisz, to kłopoty. Pszuh. W Może nie mieście mamy chodzić już jak dostatecznie chcesz. dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. Ja mam kajs. Kajs. Hajs. Ja ci tu mogę dać Mam przepustkę. przepustkę. Proszę, mam taki papierek. Naprawdę? A kogoś zabił bandyto, żeby ją Bandyto, dostać? a chcesz, żebym cię Pozwolisz mi zabił? przejść, czy nie? Dobra. Wchodź, nim się rozmyślę. Boże, jaki kurde. Kurde, jakiś. Zrzęda, stary. Idziemy, jej, jesteśmy w Korinis. Stój, Dzień nieznajomy. dobry. Znaczy, Jestem dobry wieczór. Lothar, królewski paladyn Aha. i skromny sługa naszego pana Inosa. Aha. Nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadanie informowania wszystkich przybyszy o nowych prawach obowiązujących w mieście. Mieszkańcy miasta znikają bez śladu, więc wszyscy muszą przestrzegać ustalonych zasad, o ile nie chcą, aby to samo spotkało także ich. No dobra. No dlaczego ci mieszkańcy tak znikają? Mieszkańcy miasta tak po prostu znikają? Tak. Z dnia na dzień jest coraz więcej zgłoszeń. Straż nie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. No to właśnie to była ta misja z dodatku Noskórka, którą wykonamy kiedyś. Mam ważną Mam wiadomość ważną dla wiadomość tego dla przywódcy przywódcy. paladynów. Wielmożny Lord Hagen nikogo nie No przyjmuje. czemu to? Wszelkimi sprawami pospólstwa zajmuje się Lord André, dowódca Nie. Straży Czemu? Miejskiej. Why? A cóż, trzeba będzie mu o tym powiedzieć. A w sumie nie. Po co on ma wiedzieć, żeby się jeszcze go denerwowało?
No opowiedz dobrze. Mi o tych przepisach. Opowiedz mi o przepisach panujących w mieście. Tak będzie po chyba pierwsze, rozsądniej. Dostojny paladyn Lord Hagen rezyduje w Górnym Mieście wraz ze swoimi wojskami. Dlatego jedynie poważani obywatele mogą tam wchodzić. Po drugie, ratusz w Górnym Mieście został przejęty przez paladynów, którzy założyli tam swoją główną siedzibę. Wow. Tylko paladyni i członkowie straży mogą wchodzić do środka. Po trzecie, ktokolwiek zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa, musi się oczyścić z zarzutów przed dowódcą straży. Jej. Jakieś pytania? Hech, mam kilka ważnych pytań. A więc... O. Kurde, mam kilka ważnych pytań. No właśnie, gdzie mogę spędzić, gdzie mogę spędzić noc? To jest ważne. Jeśli szukasz miejsca do spania, udaj się do gospody naprzeciwko koszar. Paladyni opłacają kwatery dla wszystkich przyjezdnych. Wędrowni handlarze również tam sypiają. Dobra. A jak mogę zostać tym obywatelem miasta? Jak mogę zostać obywatelem miasta? Obywatelem miasta może być jedynie osoba posiadająca stałe zatrudnienie. Nie myśl jednak, że zostaniesz dopuszczony do Lorda Hagena tylko dlatego, że jesteś obywatelem Korinis. Obywatelstwo daje ci prawo wstępu do Górnego Miasta. Nic więcej. Tylko członkowie straży mają wstęp do ratusza miejskiego. Okej, spoczy. Ha, gdzie mogę znaleźć pracę? Gdzie mogę znaleźć pracę? Musisz zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów rezydujących w dolnej części miasta. Jeśli zostaniesz przyjęty na praktykę, automatycznie staniesz się obywatelem miasta. Aha, jednak, miło. Wedle pradawnej tradycji, muszą się na to zgodzić pozostali mistrzowie. Jeśli chciałeś szukać pracy w dzielnicy portowej, zapomnij o tym. A czemu? Mieszkają tam same najgorsze śmieci. O, jest. Najlepiej rozumiem. W ogóle unikać tego miejsca. Ja. Dobra. A, gdzie mogę jeszcze gdzie tego mogę znaleźć przywódcę straży miejskiej? Lord André przebywa w koszarach po drugiej stronie miasta. Dobra, starczy tych pytań. Muszę iść. Dopóki przebywasz w Korinis, możesz super. Się ja czuć się bezpiecznie. Porządku w mieście strzegą teraz królewscy paladyni. Super. Dobra, i tam właśnie chcę wykorzystać tą wskazówkę wcześniejszą od ciebie. Żebym sobie zdobył jakąś skórzaną zbroję, tylko teraz muszę się zastanowić, u kogo mogę sobie tą skórzaną zbroję zdobyć. Dobra, to trzeba gdzieś się poszlajać, jak jest noc, dlatego ja bym się przeszedł do gospody, tylko nie wiem, gdzie mam dalej iść. Tutaj do Placu Świątynnego, ulicy Kupców. Ulica Kupców. Ja bym się przeszedł do ulicy Kupców. Tutaj mamy sklep Matea. Łuczarz pod zabójczą strzałą. Dobra. Tutaj sobie stoi strażnik miejski. Tutaj jakiś koleś sobie siedzi. Tutaj mamy kolejną tabelę. Do Górnego Miasta. Do targowiska. Do portu. No to się przejdziemy do targowiska. Tak jest najbliżej, według mnie. Fajny tunel. I to jest prawda. Trudno tutaj mi w to trochę ludzi sobie jest. Tak nic nie zmienisz. Zakupców. Nie opowiadaj mi takich lat rzeczy. Świątynny. Nikt nie chce tego. Nie może to jeszcze. Żeby się tak dokładnie przejść. Targowisko dalej. No to idziemy w stronę targowiska. Wcześniej czy gospodę później musiałeś jedynie przeczekać. Czym? Cielaczkiem. Tam by na to nie. Nie wierzę. Dziwne. Dziwna nazwa. Dobra, tutaj mamy to targowisko. Trochę ludzi tu jest, nie powiem. Wciąż o, ją koleś! Kantor. Pora, żebyś spłacił swój dług. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. A rozumiem. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Aha. Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. Masz na to 2 dni. Dobra, zrobię to. No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru.
Bystry z ciebie chłopak. Oto list. Jak mam go jej podrzucić? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Pamiętaj, że jestem wpływowym człowiekiem, więc nie próbuj mnie oszukać. No jasne, spokojnie. Przyszło nam życie w niedobrze. Dobra, muszę iść. Jak sobie chcesz. Okej, okay, mamy dwa dni. Ja bym poszedł się przespać, to już by był jeden dzień. Gospoda pod samym zakiewką. Dobrze, czyli to już jest tutaj. A, klient. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcę nocleg. I to jak najprędzej. Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Jeden z paladynów powiedział mi, że mogę tu spędzić noc za darmo. Tak. Idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. Okej. Okay. Dobra. To mogę już zgasić pochodnie i pójść się przespać. Na górę. O, to jest ta kobieta. Może sobie jeszcze z nim porozmawiamy. Obudzimy ją. Wiem, to było niemoralne, ale obudzimy ją. Jak tam interesy kobieta? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Wow. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Dobra, teraz podsuwamy ci towary. I ten list. Kantara do Sary. Ja bym jeszcze wcześniej przeczytał ten list. I zobaczył. Wiadomość dnia. Ostatnie ostrzeżenie. Wielokrotnie już ostrzegałem cię w niezwykle przyjazny sposób, że broń zamówiona u ciebie tydzień temu jest mi wyjątkowo pilnie potrzebna. Jeśli szybko się nie odezwiesz w tej sprawie, to zmusisz mnie do zmiany sposobu, w jaki cię traktuję. Mam nadzieję, że się dobrze rozumiemy. Ona. Dość taki dziwny list. Ale listem podrzucamy jej. Pieprzyć to. Pokaż mi swój. Pieprzyć zasady. Dobra, list Kantara do Sary. Proszę cię bardzo. Żyj sobie słodko i spokojnie. Ja pójdę się jeszcze przespać. O tak, do samego rana. I tak nasza energia życiowa się zregenerowała. Ja sobie zapiszę, żeby nie było, bo coś za rzadko zapisuję. No wiecie, ja nie mam takiego zwyczaju bardzo często zapisywać, ale jeżeli jestem dobrym graczem w Gothica, to nie mam żadnego problemu. No to teraz się udajemy do tego przywódcy Straży Miejskiej, do samego Lorda André. Tutaj w tych koszarach. To są same koszary. O, tu mamy pewnie przywódcę Straży Miejskiej. Niech Inos będzie z tobą przybyszł. Co cię do mnie sprowadza? O, wiele, wiele. Pierwsze co chcę to... Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Tak jest. Sara sprzedaje broń Onarowi. Sara? Ta, która handluje bronią na targowisku? Przesrane. Masz na to jakiś dowód? Ma w kieszeni list, który dotyczy dostawy broni dla Onara. Ale nie ujdzie jej to na sucho. Każe ją aresztować. Kłamać. Dobra. Jest już pewnie w areszcie. No nie, nie obchodzi mnie to. Niech sobie kibluje. My idziemy do samego Kantara. Gdzieś on musi sobie tu... Słuchajcie, słuchajcie, tu mieszkańcy Korinis. O. Na rozkaz wielmożnego tam lorda Hagena. Ogłasza się, z pewnością. Będzie jeszcze gorzej. Dobra, tutaj mamy Kantara. Yo, ziomek. Mój mąż, uważaj mnie. I co do tej Sary? Dobra robota. Jej. Sara jest tam, gdzie jej miejsce. Przejąłem jej majątek, więc przyjdź do mnie, jeśli potrzebujesz broni. Wiesz co, pohandluję z tobą, przyjacielu. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. Zawsze. Najpierw to ja bym jeszcze coś posprzedawał. Takiego śmieciowego. Masz strzały. Pracuję niemal. Kurde, nie masz strzałek, ale kijowo. Bardzo kijowo.
Zawsze to powtarzałam. Doszukuję się jakiejś broni, ale jak widać nie ma tu nic ciekawego. Co jeszcze? Co jeszcze mogę ci sprzedać? Nic w sumie. Dlatego nic u ciebie nie kupię, póki nie będę miał więcej siły, a ja nie będę walczył bronią dwuręczną. Muszę iść. To? Jak sobie chcesz. Nara, kolo. To wiecie co? To ja będę się wracał tam do tego sklepu. Chociaż, nie wiem, ja mam jakiś ciekawszy sposób na to, aby zdobyć skórzaną zbroję. Chociaż nie wiem jak, to ja bym miał na to dwa sposoby. Bo z tego co ja pamiętam, to u Mateo można kupić skórzaną zbroję, więc się tam możemy kierować. O, hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Jak to? Czego chcesz? Jak to? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. A gdzie? Powiedz mi, gdzie? Gdzieś ty mnie widział. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. O kurde. Ci kolesie chyba cię szukali. Mylisz się. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Jak uważasz, nieznajomy? Jeśli jednak portret przedstawia twoją gębę, a ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. Mam nie nadzieję, jestem żadnym że wyrażam się idioto. Jasno. Kurde, zabijaka. Zaraz ja cię zabiję, jeżeli tak nie będziesz nazywał. Dobra, więc mamy dwa sposoby na zdobycie skórzanej to zbroi. Nie mów, że o tym nie wiesz. Możemy się udać do tego sklepu Matea. Dlatego się tam też udamy, bo ja pamiętam, że on ma skórzaną zbroję. Co mogę dla ciebie zrobić? Co sprzedajesz, szkoda? Co sprzedajesz? Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Wow. Mam na stanie coś specjalnego. Fajnie. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? No pewnie. No to kupujemy ten pancerz. Dobra, daj mi pancerz. Na pewno ci się spodoba. Może jeszcze jakieś pokaż towary. Pokaż mi swoje towary. Pokażesz. O, strzały sobie zakupię. Przyda mi się. Mikstura lecznicza. Trochę żarła. Ta, starczy mi. Trochę mam mało złota już, ale to już walić. Walić to. Teraz mamy skórzaną zbroję. Pięknie. Teraz wyglądamy zarąbiście. I jeszcze bym się przeszedł do Lestera. Tam, gdzie mi mówiłeś, Piotrze, że tak cię już nazwę, bo to ty jesteś takim jakby takim wsparciem, bo ty mi pisałeś ciągle jakieś porady. Dlatego teraz się możemy w miarę stosunkowo udać do Lestera. Zobaczymy, jak to się wszystko uda. Myślę, że nie nawalę, a będzie lepiej. Więc teraz się udamy jakoś do Lestera w tej fajnej, skórzanej zbroi. Wyglądam według mnie świetnie. Expa, no na expie się pewnie po drodze. To jeszcze wstąpię do Kawalorna potem, aby się nauczyć jeszcze tego i tego. I zakończymy trzeci odcinek. Trochę żeśmy posiedzieli w mieście, teraz się przejdziemy do Lestera. Postaram się, żeby ten odcinek trwał około pół godziny, bo chciałem wykonać te wszystkie porady od tego mojego widza, za co mu bardzo dziękuję, bo bez niego to ja bym nie wiedział, co bym miał dalej poczyniać. Chociaż już, no, powiem wam szczerze, przeszedłem tą grę, ale po prostu wiele zapomniałem, dlatego potrzebuję jeszcze raz takiej jakby fachowej porady od kogoś, kto naprawdę wszystko prawie pamięta. Bo ja pamiętałem, ale do czasu, kiedy przeszłem na inne gry, to wiecie, wszystko się potem to zapominało. Dobra, tu mamy sobie Kawalorna. Szczerze, żeśmy się nie udali do tego całego Watrasa, więc udamy się najpewniej w kolejnym odcinku, a może i za kilka,
Dobra, mamy ten wodospad, więc się do niego udajemy od razu. Proszę bardzo. O tak, jest wszystko ok. Teraz możemy bezpiecznie się tam udać. No, chodź tu, chodź tu. Siul. Dobra, poszło. Podnosimy wszystko, co trzeba. O, grzyby. Miło, miło, miło. Przeszukamy sobie tą jaskinię, bo wiem, że można tu znaleźć jakieś fajne rzeczy, zwłaszcza w jaskiniach. No, zbliżcie się. Ciul, ciul. O kurde. Dobra, jebut. Dobra, trochę straciłem życia, ale wiecie, ja tam wolę sobie z łuku postrzelać, a w kolejności potem z magii im postrzelać. Tutaj ciemne grzybki, cały czas są kuferki, o jak miło. Trochę złota sobie pozbieramy, czemu by nie. Kolejny kuferek, w którym co mamy, o proszę, jakieś ciekawe rzeczy. O, jabłek trochę najemy się. No widać, że ten pancerz pomaga, jeżeli chodzi o ochronę. Rybek sobie pozjadam. I grzybka też. Dobra. Najedzony, ocalony. Jak to powiedział Johna w Tomb Raider dzisiaj, jak nagrywałem. Dobra, mamy kolejną jaskinię. Ja bym sobie tu zapisał znowu, bo wyczuwam jakieś niebezpieczeństwo ze strony stworzeń. Tu kolejny grzybek. To sobie wejdziemy, przeszukamy. Dobra, ciul. No, chodź tu. Dobra, pięknie. Powalone stworzenia. Nie, strzelanie z łuku jest dobre, według mnie. Dla mnie nawet pro. Tylko trzeba się jeszcze tego nauczyć. Kolejne miksturki many, zwoje, nie zwoje. Fajnie wszystko. A sera zjemy. Co my się będziemy pieprzyć? Ser też dobry. No, pogadamy jeszcze z tym Lesterem i zakończymy odcineczek. A tak będzie najlepiej, według mnie. O, tu kolejna roślina lecznicza. Fajna muzyczka teraz leci. Pasuje w sam raz do takiego leśnego klimatu, w którym teraz przebywam. Kolejne lecznicze ziółka. Idziemy sobie, idziemy. O, słyszę warczącego wilka, ale to mnie nie obchodzi. Tam coś jasnego się świeci. Widzę, o, jakieś ognisko. A kto w tym ognisku jest? O, Lester. Pięknie. Mogłem się spodziewać, że to on. Yo, ziomek. To naprawdę ty? Tak, ja. Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Jej, mój przyjaciel. Lester? Yo, ziomek. Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Szczura. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Co? Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Aha. Tak mi się w każdym razie wydaje. Chwileczkę, ja zrobię na chwilę cięcie. Dobra, jestem już. Kolega do mnie dzwonił i powiedział mi, że dzisiaj nie idę do kina. Super, zajebiście. No to jedziemy dalej z misją. Znaczy z misją, tak. Co ci się stało? Z rozgrywką. Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? No właśnie. Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Wow. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Super. Widziałeś coś, coś jeszcze? Nie. Na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Ostro.
Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Aha. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Ksardasa. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Ksardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę... Ksardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Tak, tak, to on mieszka. Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Super. Musisz z nim musisz porozmawiać z Ksardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? No. Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Ksardasa. Dobra, to się spotkamy u Ksardasa w kolejnym odcinku. Ja się tutaj już z wami żegnam. Szkoda, że nie mogę sobie tak usiąść jak Lester. Chyba, że jakaś komenda jest na to, ale się nie będę bawił kodami. Z tej strony był Skorpio. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie.